Niemiecki filozof Johann Gottfried Herder mówił, że jest najlepiej wykształconą kobietą w Europie, a jej rzymskie studio porównywał do sanktuarium mus. Angelika Kaufmann, bo o niej mowa, to jedna z największych sław końca XVIII wieku. Jej rzymski pochówek w 1807 roku organizował wielki rzeźbiarz Antonio Canova, wzorując się na pogrzebie Rafaela. Artystka działająca w Italii i Wielkiej Brytanii obracała się w kręgach międzynarodowej klienteli. Znała osobiście Sir Joshua Reynoldsa, którego malarstwo silnie na nią wpłynęło. Znała wielkich starożytników, w tym samego Johanna Joachima Winckelmanna, autora historii sztuki starożytnej, jednego z najbardziej wpływowych starożytników niemieckich, którego poznała w Rzymie w 1763 roku. Do wielkich patronów Kaufmann należeli król Jerzy III, wielki książę Paweł, królowa Karolina czy austriacki cesarz Józef II. Kaufmann zyskała wielką sławę, fortunę, odnosiła międzynarodowe sukcesy, ale była nie tylko celebrytką. Stała się, można powiedzieć, autorytetem. Należała do Rzymskiej Akademii Świętego Łukasza, obok Mary Moser, była też kluczową kobietą uczestniczącą w powołaniu Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Londynie, gdzie regularnie wystawiała. Kobietom zwykle trudno było przebić się przez granice dyletantyzmu ze względu na obowiązujące normy społeczne. Jak pisał jeden z uczonych, pędzel, tak jak miecz, niejako na mocy natury, przypisany był wyłącznie mężczyznom. Dopiero kolejne rewolucje wyprodukowały całą generację amazonek pędzla. W XVIII wieku kobiety nie były dopuszczone do edukacji w akademii ze względów moralnych i obyczajowych. Uważano bowiem, że przyniesie szkodę tak kobietom, jak mężczyznom, jeśli będą uczestniczyły w studium z żywego, męskiego, nagiego modela. Zazwyczaj, aby realizować ścieżkę kariery, kobiety odbierały naukę w swoich domach od ojców artystów lub zaprzyjaźnionych malarzy. I takie były początki zawodowych sukcesów Angeliki Kaufmann, której ojciec Józef był malarzem ściennym i portrecistą. Młoda malarka podróżowała razem ze swoim ojcem po Austrii, Szwajcarii, północnej Italii, często pomagając mu w pracach. Już w wieku kilkunastu lat wykonywała własne portrety. Kariera artystki wymagała więc od niej niebywałej determinacji, ale też talentu, żeby przebić się do tych najwyższych sfer, tak w Wiecznym Mieście, jak później w Londynie. Kaufmann była przede wszystkim portrecistką, ale wykonywała także prace dekoracyjne, malowała obrazy historyczne, mitologiczne i alegoryczne. To właśnie sukcesy na polu portretu zachęciły ją do podjęcia tych wysiłków, bowiem malarstwo historyczne stało wyżej w hierarchii gatunków artystycznych. Podejmowała tematykę homerycką, chętnie malowała muzy. Samą siebie przedstawiła także w kostiumie muzy, w słynnym autoportrecie namalowanym do galerii autoportretów wielkich artystów Wielkiego Księcia Toskanii. Portrety Angeliki Kaufmann nie są realistycznymi podobiznami. Zazwyczaj opatrzone są aparatem alegorycznym zgodnie z obowiązującymi konwencjami epoki. Był to sposób podniesienia rangi portretu do roli malarstwa historycznego. Określone atrybuty odsyłały do ogólniejszych idei, do cech charakteru, cnót, moralnych treści. Ale nierzadko bywały po prostu teatralną stylizacją, rodzajem mody, grą z widzem. Z pewnością taki charakter ma
obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie, przedstawiający Domenikę Morgan i Maddalenę Volpato jako muzy tragedii i komedii. Dzieło namalowane w 1791 roku powstało na prywatny użytek artystki, dla własnej przyjemności, jak wspomina ona w memorandum. Już jednak w 1792 roku zakupił je polityk i pisarz przybyły do Rzymu z Hagi Johann Merman. Istnieje przypuszczenie, że w czasie jego podróży do Rosji dzieło mogło trafić na ziemie polskie. Modelki Kaufmann, mitologiczne muzy, towarzyszki Apollina, przedstawione są w idealizowanym, uogólnionym krajobrazie. Obie były przyjaciółkami artystki, którą ponadto łączyła głęboka zażyłość z Giovannim Volpato, założycielem rzymskiej szkoły rytowniczej. Volpato był ojcem Domeniki Morgan, żony Rafaela Morgana, który także współpracował z Kaufmann, wykonując dla niej sztychy. Maddalena Volpato była natomiast synową Giovanniego Volpata. Maddalena z domu Riggi, piękna mediolanka, w której podkochiwał się Johann Wolfgang von Goethe. Muzy przedstawione zostały z tradycyjnymi atrybutami. Melpomena, muza tragedii, charakteryzowana jest przez maskę. Komedia, czyli talia, ma na głowie wieniec laurowy. Mówi się o Angelice Kaufmann, że dokonała przeszczepu klasycyzmu na grunt brytyjski, nadając mu charakterystyczną dla siebie miękką, sentymentalną manierę. Sama Kaufmann stała się w epoce nie tylko modelem artystki, intelektualistki, ale także wzorem pięknej duszy, wrażliwości, właśnie sensibilité, sentymentalizmu. Jej rzymskie studio, znajdujące się obok schodów hiszpańskich, gdzie pracowała od 1782 roku, odwiedzali wybitni ludzie epoki, jak właśnie Goethe czy Herder. Pokazywała często prywatną część domu, słynęła z talentów wokalnych, które podziwiał sam Winckelmann. Recytowała Goethego i Schillera. Dzieło Kaufmann charakteryzuje klarowna, statyczna kompozycja, staranny rysunek, ale też niebywała gracja, wdzięk, puls idealizowanych bohaterek.